Cześć, z strony Krzysiek i tam wszystkich bardzo serdecznie. W następnym odcinku, jeśli chodzi o Ciebie, to zamierzam pokazać Wam spot z Bogdajderami i Mutated Tigerami na Yelaha. Jest to miejscówka przeznaczona głównie na Park of Ignite'ów, ze względu na to, że Bogdajdery są dość wrażliwe na obdarzenia fizyczne. No i spot można ogólnie wybijać na dwa sposoby. Pierwszy polega głównie na biciu mobów na powierzchni, to zalecam szczególnie Palkom, którzy liczą na niezłego expa. Niestety w ten sposób oprofit będzie naprawdę ciężko, bo tutaj głównie właśnie się bije Bogdajdery, no a z nich z lotem naprawdę niestety słabo. Ale druga metoda polega na wybijaniu groty z Mutated Tigerami, którą wam zaraz pokażę, i wychodzeniu na powierzchnię tylko od czasu do czasu po to, żeby porozpiły nam się moby pod ziemią. Z zaopatrzenia warto tutaj zabrać runy typu Firewall i Firebomb, które was tu mogą nieźle uratować i zbierze się z dużo mobków. Wiadomo, starajcie się Firebomba rzucić pod siebie i będziecie bezpieczni. Niestety sprawdzi się to tylko w przypadku Bogdajdera, no i oczywiście Bloba. Bo Mutated Tiger jest odporny praktycznie na wszystkie żywioły w jakimś tam stopniu i przechodzi przez każdego fielda. No ale co szczęście nie jest on jakoś tam specjalnie silny, porównywałbym go do Dragona. Więc raczej z tym nie powinno być problemu. Co do dodatkowych informacji, no to Bogdajder dość często paraliżuje, więc pamiętajcie, żeby często używać właśnie zakręć leczących, żeby się z tego uwolnić. Death Blob niestety rzuca klątwę, więc jeśli go widzicie, najlepiej go ubić jak najszybciej. No ja niestety tutaj się zagapiłem, nie zdążyłem. A więc widzicie, ta klątwa na początku bije mało, tam po 3, coś takiego, ale czasem bije coraz więcej, no i trochę jednak tych obrażeń się uzbiera. A Mutated Tiger, no niestety ucieka, gdy ma czerwone HP, a więc nie przesadzajcie z tym gnianiem za nim, żeby nie zebrać sobie za dużo mobków. No i też potrafi się zrobić niewidzialny na jakiś czas. Tutaj radziłbym wam, jeśli macie naprawdę dobry refleks, nie musicie używać skilli masowych, tylko wystarczy, że zaznaczycie sobie go i gdy od razu się zrobi niewidzialny, musicie rzucić spell typu Exorikon, Exoriko i gdy będziecie naprawdę szybcy, to powinniście zdążyć i znów się zrobi wam widzialny. Dobra, przejdziemy już właściwie do lota. Z Bogdajderów no to standardowo sporo GP-czków. Jeden kreatury produkt o wartości 200 GP. Różdżka na druta na 37. Pelted Cape, taka zbroja, 10 arma dość lekka na parków, tam może około 800 GP dostaniecie za nią. No i najważniejszy przedmiot, Paladin Armor o wartości tam gdzieś 1,5 CC. Jak już taki zdobędziecie podczas hunta, no to już wiadomo, można liczyć na jakiś profit, ale bez tego niestety będzie ciężko. No i jeszcze lecą właściwie potionki, spiryty, manasy, healthy, właściwie chyba każde. Co ma te gada, no to też wygląda trochę lepiej. Ogólnie przedmioty sypie częściej. A oprócz GP podobnej ilości, myślę, że najciekawszy przedmiot Life Ring, ponieważ leci on naprawdę często i możliwe, że będziecie zdobywać je szybciej niż zużywać. A patrząc na to, że Mutated Tiger nie bije zbyt mocno, i gdy będziecie używać spela typu właśnie Utura na Knajcie i na Palku dostępne od 50 levela, to będziecie mieli wystarczająco granaty, no wiadomo, jeszcze od czasu do czasu jakiś tam spel leczący lepszy. Możliwe, że obejdziecie się nawet bez zwykłych potionów, a więc wszystko co zdobędziecie się wam policzy jako zysk. Dobra, dalej mamy Glorious Axe, tutaj mamy 3K, Guardian Shield około 2K, no i najlepszy przedmiot Angelic Axe, chyba tam 8K. Te przedmioty lecą zdecydowanie częściej, patrząc na to jak leci właśnie Paladin Armor z tego Bogdajdera, trzeba naprawdę przywalczyć, a tutaj no ten topór, uwierzcie mi, naprawdę często leci, Guardian Shield też nieźle, no i szczególnie te Life Ringi. Jeśli jeszcze właśnie leci taka zasłona czy coś takiego na ścianę, ale ona raczej nie jest zbyt duża wala, to możecie zobaczyć na waszych serwerach na markecie po ile chodzi, ale na Candy, nie wiem, może góra 500 GP za to dostaniecie. Właśnie, czy kreatury produkty, z niego skóra tylko 75 GP, ale Cybertooth już 400. No a przejdziemy do tej groty. Tutaj widzicie, macie takie klatki, jeśli chcecie, żeby wam te Mutated Tigery się od razu nie zbierały, możecie je zamykać, one będą się wtedy respić w nich, przynajmniej część z nich. No i wtedy będzie wam po prostu łatwiej wybijać po jednym. No ale jeśli wolicie, żeby właśnie wam się zbierały, no to oczywiście możecie zostawić je otwarte i będą wam od razu z nich wychodzić. Możecie też zabrać się ze sobą takie runki typu Thunderstorm, jeśli wam naprawdę będzie przeszkadzała ta niewidzialność, ale myślę, że ona raczej nie jest takim problemem. No patrzcie, i Guardian Shield, i od razu Glorious Axe, no to przywarciłem nieźle. Ale ta niewidzialność jest naprawdę krótka i myślę, że to nie będzie konieczne odnośnie tych runek masowych. Jak widzicie,
Tigery występują tu dość gęsto, no ale nie wystarczy, no trzeba wchodzić na górę. Jeśli chcecie bić też same Tigery, no to trzymajcie się raczej bliżej tej północnej części z wodą. Wtedy raczej łatwiej będzie wam o Tigery niż o Pogridery. No ale i tak pewnie takiegoś będziecie musieli wybić, żeby ten resp nadążył. No i mamy następnego Lightfinga. Właśnie, przechodzimy sobie do levela. Palady, no myślę, że od 50 i Bogridery i mutacie te gery może sobie spokojnie wybijać. Z Knightem niestety nie już jest tak kolorowo, no bo jednak wiadomo, musi łapać te hity z bliska. No i wydaje mi się, że lepiej będzie nim tutaj po prostu przyjść tak 60 i to mutacie te gery. Szczególnie polecam, bo jeszcze jedno nie task jest w ogóle. A Bogridery, no to już zależy od waszego skilla i EQ, będziecie musieli sami zobaczyć, czy w miarę wam schodzą, czy nie. To, że będziecie mieli waste'a, no to akurat jest logiczne, tylko patrzcie, żeby z nim nie przesadzić kosztem, właśnie kosztem pieniędzy nie przesadzić właśnie z tym. Kurde, chodzi o to, żeby po prostu dla expa się zbytnio nie poświęcać, bo na mutatetagierach też powinien być w miarę przyzwoity. Profesje magiczne raczej nie polecam, no są lepsze ekspowiska dla magów, ale na siłę można z energii Bogridery potraktować albo z lodu, a mutate tigery ze śmierci, albo z fizycznych, jeśli jesteście druidem, exori moje i quest taki spar. No już tutaj będę właściwie schodzić z tego spota, tutaj już mutate humany, to już się opiszę właściwie na jakimś innym odcinku, ale przejdziemy do takich informacji ogólnych. To co widać na pierwszy rzut oka, oczywiście mam faca. Udało mi się wbić na chyba jeden level, w końcu się ruszyłem, miałem 218, mam 219, a więc jest postęp, ale nie wiem, czy aż ten knajd będzie tak szały z tym levelem, bo możliwe, że będę expił dość sporo na moim sorku, dlatego, że mój kolega zaczął grać w Tibie i chcę mu trochę pomóc, a sork ma podobny level właśnie do niego, a więc tak mu ułatwił właśnie grę. Możliwe, że właśnie będą takie odcinki właśnie z nim, zobaczymy, czy się zgodzi. Czy to właśnie na tych niskich levelach, czy to już się właśnie, jeśli chodzi o wyższe levele, to z bratem, bo brat też wrócił do gry, on ma już tego sorka, to chyba 170. Dobra, tylko tutaj przerwę sobie. Tu jest ta brama, jeśli macie in-service of Jalahar, ale jeśli nie macie, no to pokazuję oczywiście tą standardową drogę. No właśnie, właśnie. Chodzi o to, że będą różnego rodzaju możliwe, że inne odcinki z innymi osobami po prostu, żeby rozmaicić to, co się pojawia na kanale. Ale poza tym to, co miałem w planie już solo, będzie taka nowa seria, po której będą informacje, prawdopodobnie się pojawią po tym odcinku, nie wiem ile dokładnie, po 15 godzin, 20, 24, a może 5. Zobaczymy jak będzie, ale liczę naprawdę, że obejrzycie ten odcinek, bo po prostu przyda mi się po prostu wasza pomoc do tej serii, że tak powiem. A więc zobaczcie, tam będzie króciutki odcinek. Możliwe, że jeszcze wspomnę coś ogólnie odnośnie kanału, może odnośnie live'ów, bo tutaj coś już się zastanawiam, ale zobaczymy jak to będzie. No, to właściwie chyba na tyle. Jeśli wam podobało, oczywiście możecie zostawić łapeczkę w górę. Jakiś ciekawy komentarz, możliwe, że będziecie mieli w opisie ankietę odnośnie expowich, co byście chcieli, żeby się pojawiało, czy tam z Jalaharu, czy tam z Fango, z Port Hope, cokolwiek. Ogólnie to będą remake'i z naprawdę starych odcinków, które prawdopodobnie większość z was nie widziała. No i jakoś chcę to, dobra, żeby nie przesadzić, że wszystko z Jalaharu, tak sobie po kolei nie będę ciskał, tylko tak w miarę na zmianę, ale to, co byście chcieli najbardziej, oczywiście. No i dobra, standardowo też pytanka w komentarzach. A coś bardziej prywatnego, no to na skrzynkę odbiorczą. Trzymajcie się, cześć.